pentagram na podłodze i bardzo dziwne malowidło na ścianie. Jestem ciekawy, czy tutaj były odprawiane jakieś rytuały satanistyczne. Witam Was na kolejnej wyprawie. Tym razem postanowiłem wybrać się do opuszczonego kościoła ewangelickiego. Został wybudowany w 1833 roku. Przy kościele znajduje się brama postawiona w 1801 roku. Organy w środku kościoła nadal się znajdują i są z roku 1879 roku. Pogoda chwilowo się zepsuła, zaczęło padać, ale to są chwilowe opady. Miejsce nie jest zbyt przyjemne i spokojne do zwiedzania, ponieważ wokół mnie rozprzestrzeniają się domy mieszkalne. Bardzo niebezpiecznie, dach się rozpada już. Tutaj był ołtarz najprawdopodobniej. Na zdjęciach z kilku lat to wyglądało znacznie lepiej. Teraz to wszystko upada w ruinę. To jest główne wejście, które jest teraz zamknięte. Tu na nie mam zamiaru dalej wchodzić, bo na nie było tutaj jak. To jest pewnie wejście do góry. W tamtym pałacu, gdzie byłem, ostatnio działały klawisze. Najbardziej mnie to ciekawi. Zobaczcie na te rysunki na ścianie. Thank you.
pentagram na podłodze i bardzo dziwne malowidło na ścianie. Jestem ciekawy, czy tutaj były odprawiane jakieś rytuały satanistyczne. Spróbujemy na chwilę włączyć tą aplikację, co mam na telefonie i sprawdzimy, czy jakieś słowa się zarejestrują. Dobra, mamy. Czy w tym miejscu były odprawiane rytuały? Co się stało z tym miejscem? Dlaczego upadło? Jest tu ktoś ze mną w środku? Czyli nie ma tutaj nikogo. No dobra. Co jest na tych ścianach narysowane? Dobra, nie ma tu nikogo, to wyłączamy.
Weszliśmy jeszcze ostatni raz. Nie przedłużając, mam nadzieję, że film się spodobał i widzimy się na następnej wyprawie. Do zobaczenia.